Szczęść Boże, witajcie w kolejną niedzielę. Dzisiejsza niedziela to uroczystość Najświętszej Trójcy. Usiądźmy więc jak Maria u stóp Pana Jezusa i posłuchajmy Jego słowa. Uroczystość Najświętszej Trójcy to chyba zmora dla wielu kaznodziejów. Ciężko dzisiaj mówić homilie, kazania, kiedy mamy powiedzieć w prosty sposób, zrozumiały, przybliżający tę prawdę, tak wielką i niepojętą do końca dla nas tajemnicę. Trójca Święta, Bóg w trzech osobach, chociaż jeden. Bardzo łatwo pójść w taką teologiczne rozputy, mówienie o Panu Bogu. I w tym momencie wydaje mi się, że ta uroczystość Najświętszej Trójcy, przynajmniej takim moim odbiorze, jest takim oddaleniem się od Pana Boga. Zamiast przybliżyć się do Niego, co jest, myślę, główną intencją tego dzisiejszego dnia, tej uroczystości, to my się jeszcze bardziej oddalamy, bo no właśnie, słyszymy takie wzniosłe słowa i teologiczne formuły rozgraniczenia. To jest rzeczywiście coś, co przez wieki też dojrzewało. Znaczy, prawda była jedna, ale żeby to zrozumieć, jakoś to ubrać w pojęcia, więc jest to trudne do wytłumaczenia. A jak mamy to powiedzieć ludziom, którzy chcą po prostu być przy Panu Bogu? Na szczęście dzisiejsze czytania przychodzą nam trochę z pomocą, bo właśnie kiedy dzisiaj jest mowa o Bogu, pokazany jest jako Bóg bliski, Bóg, który się troszczy, Bóg, który jest Bogiem pełnym miłości i zaprasza nas do relacji ze sobą. Bo Trójca Święta to przede wszystkim relacja, relacja miłości. Bóg jest, można powiedzieć, jedną wielką relacją, chociaż właśnie są trzy osoby w Bogu, Ojciec, Syn i Duch Święty, między nimi panuje doskonała jedność, ale także całkowite oddanie siebie. I ponieważ to oddanie jest tak całkowicie bezwzględnie doskonałe, dlatego jest właśnie jeden Bóg. I dzisiaj Pan Bóg, kiedy nam objawia tajemnicę Trójcy Świętej, to nie po to, żeby nas z tą prawdą jakoś przytłaczać, nie po to, żebyśmy tylko się tak filozoficznie czy teologicznie zastanowili nad tym, bo wiemy, że wiara to przecież to nie tylko jakieś znajomość jakichś pojęć, znajomość teologii. Teologia ma nam przybliżać Pana Boga i zbliżać do Niego. Czyli to jest tak, jak mamy z człowiekiem. Możemy mieć informacje o nim, możemy wiedzieć jakieś fakty z jego życia. Dzisiaj, zwłaszcza jak ktoś dobrze przewertuje różne profile społecznościowe na Facebooku czy Instagramie, wiele faktów się może dowiedzieć z życia człowieka, bo sami nam to wszystko wrzucamy. Ale o tym człowieku nie zawsze jesteśmy w stanie się dowiedzieć, kim jest tak naprawdę, co jest w jego sercu. I po to są też takie uroczystości, po to jest teologia, żeby nie tylko Panu Bogu się dowiedzieć jakichś faktów, ale wejść z Nim w relację. Bóg dzisiaj nas do tego zaprasza. Zaprasza nas do tego, żebyśmy, no właśnie, nie do końca musimy to rozumieć, jak działa wewnętrznie Bóg, jak to wszystko wygląda. Najważniejsze, żeby z tego wszystkiego usłyszeć to dzisiejszą Ewangelię, która zaprasza nas do tego, żeby przyjąć Jezusa do swojego życia, żeby zaprosić Go, powiedzieć: oddaję się Tobie, prowadź mnie. I będziemy właśnie, całe nasze życie jest takim kroczeniem za Jezusem, czyli tak naprawdę poznawaniem Go. Całe życie będziemy stawali przed tajemnicą, tak jak dzisiaj. Zobaczymy, że tego nie rozumiemy, ale ważne, żeby iść cały czas do przodu, żeby cały czas dawać się prowadzić. Troszeczkę byśmy mieli tak zasłonięte oczy jakąś chustką, jakimś paskiem, który będzie nam, i musimy się zdać na prowadzenie kogoś. Tak troszeczkę wygląda nasze życie wiarą. Tajemnica Trójcy Świętej też jest czymś takim, co gdzie idziemy troszeczkę po omacku, chociaż mamy pewne ramy, ale dajmy się po prostu Panu Bogu poprowadzić. Dzisiaj chcemy się dać zaprosić do tego, żeby właśnie wejść w relację z Bogiem i zobaczyć, wbrew może tym takim naszym teologicznym rozputom, że Bóg to nie jest tylko jakieś pojęcie, to nie jest tylko jakaś idea, ale Bóg to jest osoba, która, nawet trzy osoby, które nas zapraszają do wielkiej relacji, wielkiej miłości, wielkiej przyjaźni i komunii szczęścia. Tak dzisiejsze czytania nam to pokazują. Więc właśnie, niech ta uroczystość Najświętszej Trójcy będzie dla nas nie czymś, co będzie nas od Pana Boga odciągać, bo nas przerazi,
teologia, ale jeszcze bardziej, żebyśmy byli zachęceni, zaproszeni, pociągnięci do tego, żeby wejść w przyjaźń, miłość z samym Bogiem, tym wielkim, takim niesamowitym, co stworzył świat, tak i wszechświat, i wszystko, a Ciebie konkretnie zaprasza do osobistej, głębokiej relacji miłości. Na ten dzisiejszy dzień świętowanie Najświętszej Trójcy naszego Boga. Obłogosławiona Trójco, tak pięknie mówią dzisiaj antyfony w juczni. Niech właśnie to nas pociągnie, niech to Boże błogosławieństwo właśnie w imię Boże, niech ono Cię umocni i pociągnie do Boga. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, nasz jeden wspaniały, kochany Bóg. Z Bogiem i Pa.